No, jakoś tak nie zawidno chyba, ale wbrew pozorom jest piątek rano, w pół do piątej, a my już gotowi do walki, bo na kartofiskach, zgodnie z zaleceniami YouTube'a i innych mediów społecznościowych, zawsze walczyliśmy i zawsze będziemy walczyć ze wszelkimi przejawami nietolerancji. Dlatego dziś to nie będzie zwykły wypad, bo ruszam tam, gdzie tolerancja jest na najwyższym poziomie. Drodzy Państwo, jadę do krainy, gdzie mieszkają prawie same transy. No to witamy w Transylwanii. A współtowarzyszem podróży będzie kolega, którego kiedyś podejrzewałem o to, że mógł być kobietą. Panie i panowie, słynny Hans. No ma trochę takie kobiece rysy. Na zdrowie, kurwa. Jak kobieta w ciąży z czworaczkami. No i mamy sobotni poranek. No, troszkę pozwiedzaliśmy. Wczoraj piękne miasto Sybin, bo tu się znaleźliśmy. Podczas tego zwiedzania jakaś pani zaoferowała mi wczoraj seks za 10 euro. Ale odmówiłem, no bo po co mi 10 euro? A jak już jesteśmy przy jak najbardziej normalnych życiowych zachowaniach, to właśnie ruszamy na mecz czwartej ligi rumuńskiej. Mecz się jeszcze nie zaczął, a na tablicy wyników już kilka bramek padło. No, to chyba nie będzie zwykły mecz. Is it a big derby? This one? Yeah. Yeah, it's massive. It looks like. Yeah. It's a huge game. Yeah. O kurwa. No i się porobiło. Pierwsza minuta, 1-0. No. O kurwa. Yeah. Właśnie się dowiedziałem, że wyróżniająca się postać z zespołu fioletowego, pan z numerem 16, jest w tym samym wieku co ja. Zadziwiający, bo myślałem, że jest młodszy. No i do przerwy tylko 5-2. A teraz gdzieś idziemy, bo organizatorzy spotkania dla naszej szkolnej wycieczki przygotowali drobną niespodziankę podobno. No czegoś takiego to bym się nie spodziewał. O kurwa. It's the first time you drink a beer? A w toalecie klubowej też drobna niespodzianka. Hans, don't you think that we should change something in our lives? Yeah. Tak jest, pora na życiowe zmiany. Na początek zmieniliśmy trybunę. Important change in life. O kurwa! The goal of the season is about to come. O kurwa! Ależ to było meczycho! What a game! Wynik końcowy 13-2. Tak? Tak, 13-2. I mogło być nieco więcej, ale zabrakło... Trochę precyzji zabrakło. A teraz dla odmiany jedziemy na kolejne spotkanie na najwyższym poziomie. What level is going to be? 4. Next is cup game. O, jeszcze lepiej, jedziemy na mecz pucharowy. Cinderu! 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 Ależ to było meczycho. Niby puchar, ale zagrali dokładnie tak jak lubimy. This game is boring. Yeah. Jakości było mnóstwo. Ale bramka! A najbardziej to wszyscy się ucieszyli z tego, że nie było dogrywki w tym meczu. Przy pierwszym spotkaniu była niespodzianka w przerwie. Teraz zapowiedzieli nam niespodziankę po meczu. Bardzo miła niespodzianka po meczu. Organizatorzy zabrali nas nad jezioro, aby pokazać nam, jak jeziora wyglądają. Więc jak ktoś nie wie, jak wygląda jezioro, to proszę bardzo. What a beautiful lake. Do you have lakes in Belgium? No, it's my first lake. Lakes are the most beautiful things in the world. So you are switching from football to lakes? Yeah. I hope tomorrow we can visit 4 lakes and 2 football grounds. A po jeziorze poczęstunek. Na zdrowie! Na zdrowie, na zdrowie! Wasn't she? Yeah. Yeah? Yeah. Chyba znowu spotkaliśmy tę panią, która oferowała seks za 10 euro. E,
Już mamy niedzielny poranek. Do późnych godzin wczoraj trwały negocjacje, ale dał się przekonać i zespół Kartofiska w tym roku na Mistrzostwach Świata w oddawaniu gry w piłkę znowu wystąpi w zestawie międzynarodowym, a to będzie nasz czołowy napastnik. Dobra, pora na jakiś futbol. What game are we gonna see? Good question. To będzie mecz czwartej ligi rumuńskiej. No i znowu zaczęło się wybornie. Perfect shot. Missed it completely. No, chyba to będzie kawał meczycha. If don't you think it's a perfect game? Perfect game. How do you like this game? It's amazing. It's more interesting than Premier League. Everything is more interesting than the Premier League. Everything is more interesting than the Premier League. So why are you staying back to the game? I'm a capo. I'm trying to get you guys organized. Mecz robi się coraz ciekawszy. Isn't it too loud for you, Peter? No. Okay, thank you. Dobre. Nie bardzo wiem ile było, chyba. What was the result? 3-0. Tak, było 3-0 i zespół, który przegrał, właśnie świętuje ze swoimi kibicami ten bardzo dobry wynik. It was not a bad result, yeah? Hey, it's okay. Jedziemy dalej, a przed nami jeszcze tylko jedno spotkanie w jednej miejscowości, ale jakiej? Jedziemy do sanatorium, do rumuńskiego sanatorium. No i już jesteśmy w Kopsa Mika. To podobno najbardziej zanieczyszczone miejsce w Europie. How do you like it? It's perfect. I love it. Podobno jest to fabryka sadzy. Jakiejś sadzy, która jest potrzebna do wytwarzania farb. I stąd taki wypierd. I generalnie w tym miejscu nie można hodować trzody chlewnej i niczego uprawiać, bo tu się nic nie nadaje. Okay, so take a deep breath. I'm in love. With yourself? Also. With myself and with a lines girl. I think we should smoke a cigarette today. But I'm really bad at smoking. Everybody will laugh. Just try. We are in Kopsa Mika. It's probably healthier to smoke than to breathe the air. Yeah, can I get one? To stay healthy. Nie spodobało się nagranie chyba. Much better. Is it your first cigarette in your life? No, I do it sometimes when I'm drunk. So you do it 5 times a week? No i to by było na tyle, jeśli chodzi o sportowe aktywności na świeżym powietrzu w ten weekend. No, w sumie to jeszcze jest to meczycho, ale tak się transport ułożył, że muszę już spadać. No, takie średnie to zakończenie rzekłbym. Tak jakby się film urwał, a ja tylko przypomnę, że stare hasło kartofliskowej telewizji brzmi, że nam film się nie urywa. I chciałem jeszcze o jednej rzeczy przypomnieć, że standardowo pod filmikiem znajdują się reklamy. Podobno tu więcej reklam niż na TVN-ie, na tym kanale. Ktoś tak ostatnio pisał. Ale w TVN-ie te reklamy to chyba najmocniejszy punkt programu tam. Być może tak samo jest na kartofliskach. Jakby co, to sprawdźcie tam na dole. Dziękuję, już mnie nie ma.